Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam przeczytać opowiadanie, które uczy nas, jak niewiele potrzeba, żeby sprawić komuś radość. Wystarczą zwykłe odwiedziny, bukiet kwiatów, a czasem po prostu zwykłe słowo bądź uśmiech na naszej twarzy. Przeczytam Wam Krainę Elfów i Wróżek, Księgę Błękitną, Złamane Serce. Posłuchajcie. Jeżeli ktoś myśli, że skrzaty i skrzatenki zawsze wiodą beztroskie, szczęśliwe życie, to się myli. Na przykład Mikuś wciąż był niezadowolony. Sam tego w sobie nie cierpiał, ale nie umiał nic poradzić. Nie potrafił śmiać się radośnie z innymi skrzacikami, a one z tego powodu unikały go i nie zauważały. Tylko Martka nie lekceważyła Mikusia, siedziała z nim w szkole w jednej ławce i żartowała biedaka, i że nie umiał się przyłączyć do wesołych zabaw. Pewnego dnia, jak zwykle, byli razem w szkole. Martka nie zrozumiała, co tłumaczy nauczyciel, i szeptem poprosiła Mikusia o wyjaśnienie. Skrzacik odburknął coś niegrzecznie, a skrzateńcze zrobiło się nieprzyjemnie i popłakała się gorzkimi łzami. Mikuś zaraz pożałował swojej nieuprzejmości, ale nie wiedział, jak to naprawić. Nie przyszło mu nawet do głowy, żeby przeprosić. Po szkole wędrował samotnie przez zagajnik i zastanawiał się, w jaki sposób mógłby udobruchać Martkę. Wtem kątem oka dostrzegł jakiś błysk. To mała elfka trzepotała roziskrzonymi skrzydełkami. Skrzydełka miały w kształcie serca i siedziała na roślinie, której kwiaty wyglądały jak różowe serduszka. Witaj, jestem serduszeczka, opiekunka rośliny zwanej serduszkami, zagadnęła przyjaźnie elfka. A ty kim jesteś? Początkowo skrzat nie miał ochoty odpowiadać i nieomal nie burknął czegoś murkliwie. Na szczęście w porę ugryzł się w język. Mam na imię Mikuś. Przedstawił się. Jesteś smutny? Zapytała serduszeczka. Skrzacik przytaknął po chwili wahania. Jeśli to rozczarowanie z powodu nieszczęśliwej miłości, powinieneś zerwać kilka moich kwiatków, doradziła elfka. Jeżeli trapi cię zwykły smutek, włóż kwiaty do wazonu, a wkrótce poczujesz się lepiej. A jeśli masz złamane serce, podaruj kwiaty swojej wybrance. Mikuś nie miał co prawda złamanego serca, ale wyobraził sobie, jak bardzo smutna musi być w tej sytuacji Martka. Postanowił zanieść jej serduszka, żeby skrzatenka poczuła się lepiej. Włożył kwiatki do koszyczka i zabrał je do Martki. No masz, powiedział, zwykły dla siebie burkliwy sposób, stawiając koszyczek przed skrzatką. To dla ciebie. A potem zaraz uciekł, bojąc się, że Martka zobaczy łzy w jego oczach. Skrzatka rozczuliła się na widok ślicznych kwiatków i w jej oczach również zalśniały łzy. Doceniła jego gest i zrozumiała, że Mikuś nie potrafi inaczej okazywać uczuć. Nawet tych najszczerszych, najgorętszych. Od tej pory zawsze byli już przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę. Czytała Agnieszka Kowalczyk.